Gdy musisz szyć dłuższą ranę lub szczególnie zależy Ci na jej szczelnym zamknięciu, możesz założyć szew ciągły skórny. Jest on zwielokrotnieniem szwu pojedynczego węzełkowego, który znasz już doskonale z jednego z poprzednich filmów. Zapraszam. Szew skórny ciągły zacznie od założenia szwu pojedynczego węzełkowego w jednym z końców rany. Po założeniu szwu przytnij tylko krótki koniec nici. Natomiast dłuższą częścią nici razem z igłą musisz wykonywać przekucia od prawej do lewej strony, stopniowo idąc wzdłuż brzegu rany. Będziemy to wykonywali następująco. Wkłucie i wykłucie, następnie wkłucie i wykłucie, i tak dalej do samego końca rany. Ważne jest, aby każde kolejne przekłucie było równoległe do poprzedniego poziomu. Zwróć uwagę, że kolejne przekucia igły przez skórę pozwoliły ułożyć się nici skośnie w stosunku do przebiegu rany. Dalej musisz założyć węzeł chirurgiczny, prawie tak samo jak uczyliśmy się dotychczas, z tą jednak drobną modyfikacją, że krótką częścią nici będzie właśnie ta pętla, która stworzyła się nad raną. W tym celu chwytasz imadło, owijasz nić dwukrotnie wokół niego i chwytasz pętlę, a następnie zapinasz imadło. Ściągasz nić z imadła, zaciągasz i powtarzasz to samo w przeciwnym kierunku. Na koniec wzmacniamy węzeł jeszcze raz i w ten sposób założyliśmy szew ciągły skórny. Po zakończeniu szwu należy obciąć nici. W tym celu dłuższą nić obcinamy około centymetra od węzła, a to charakterystyczne oczko, które powstało po założeniu szwu, przycinamy mniej więcej w połowie. To już ostatni szew skórny w tej serii filmów. W kolejnym odcinku dowiesz się, jak zaopatrywać głębsze warstwy rany za pomocą szwu podskórnego. Do zobaczenia! Spodobał Ci się ten film? Masz ochotę na jeszcze więcej chirurgicznej wiedzy? Zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco!